korzeń. No, Qigong. O! Książka. Według Nordlingów Dziki Gon jest korowodem, a może raczej galopadą szkieletowych jeźdźców. Mkną oni na kościotrupach koni przez niebo, odziani w przerdzewiałe resztki pancerzy, z poszczerbionymi mieczami u pasa, podobnie jak kometa. Dziki Gon zwiastuje wojnę, co zostało potwierdzone w sposób nie do podważenia. Upiorna kawalkada zbiera żniwo co kilka lat, ale od dawna nie było ono tak obfite, jak przed ostatnią wojną z Nilfgaardem, kiedy w samym tylko Nowigradzie po przejściu Gonu zniknęło ponad 20 ludzi. To ciekawe, Dziki Gon nigdy nie pojawia się w legendach elfów i krasnoludów. Super. Ktoś mówi, żebym zagrał w karty, nie w karty, w te, w coś tam zagrał z tym ziomem jednym. Przedstęp. Tam z tą, co ma tą głowę taką. Aha, biegniemy Triss na ratunek. Widzę, że ostro. Biegnij Rouge, Vernon. No tak myślę na imię Vernon. Wujek Vernon, to było w jakimś filmie, czy w czymś Vernon. Chyba idę dobrze. F5. Saveik, yes. Dobry save, nie jest zły, pamiętajcie. Jak ziomek się ociąga, boże. O, loading. Jak miło. Jajco, biegnij, człowieku. No bo dobrze idę. Tup, no. A, uzbroimy cię. Dobra, gdzie mam iść? Dobrze, prosto idę. Dobrze, szkoda, że tylko, że nam się Vernon zaciął. No, mam taki kij z nim. O, ktoś tu nie żyje. So sad. Widzicie, jaki teraz jest las? Cichy, spokojny, miły, przyjazny. Dla otoczenia. Żadnych pająków. Innego cholerstwa. No, strasznie level nie doczytało. Tak troszkę. Widoczków się zachciało, co? Myślałem, że chcę w pierdziel. Gdzie była ta chałupa? Tam za rogiem chyba. Albo tu to było. Chyba tu. Łeb trolicy. Wygrajmy w kości. Byle kim nie gram. Jak się dowiem. Muszę pierw z innymi w kości wygrać. Ojoj. J. Nie ma gdzieś tutaj questu. Aaaa, pewnie muszę iść do karczmy. Chuj z Triss, no. Nic jej nie będzie. Poradzi sobie dziełuszka. Czemu ma tor... Szynszel? Manik Szynszel. Ej, ty, jak cię zwam? Szynszel. Szynszel. Poważnie? No, żyjszy. Co tu się dzieje? To się nazywa triumfacją. O co chodzi? Niech żyje Wiedźmin Geralt! Niech żyje Vernon Roche! Wasze zdrowie, zacni panowie! Niech żyje Temeria! O co chodzi? Wygląda na to, że daliśmy tej gnidzie powód do urządzenia biesiady.
Otwierać beczki z najlepszym winem. Zarzynać wieprze. Czas na świętowanie. Bawcie się, panowie. Dzisiaj ja płacę. Niech tylko jaki karczmarz czy dziewka spróbuje wziąć od was choćby miedziaka. Zdrowie bohaterów. Będzie branie. Innym razem, panowie. Cóż poradzić? Trudno. Bywaj, Vernon. Bywaj. I nie martw się o naszego więźnia. Dobrze się nim zaopiekujemy. Muszę znaleźć Triss. F5. Może Jaskier coś wie. Chwila, chyba mogę zagrać w kości z Kowalem, ale już z nim wygrałem. To mi się wydaje. A to i tak nie jest najlepsza historia o nim. Mógłbym jeszcze wiele opowiedzieć. Jedno gdzie nam tak śmieszno? I na dole ktoś gra w kości, będzie chciał. Tego może rozwalę. Co coś tam miał spiny. Jest tu mnich. Chodź, czuję, że mam szansę dzisiaj. Dobra, pierdu, dawaj, rzucaj. Postaw. Geralt 2, mnich 3. Podbił zakład, okej. Okay. Uwaga! Dmuchnijmy! Fuh. I co? 4, 3, 3 trójeczki! O, to zmieniamy to. A on co ma? 2, 3, 4, 5. Maastrichta? No way! Musi być full. Muszę para. Uwaga! Fuck! No nie! Oni tak oszukują w te kości. Pieprze, to najwyżej całą kasę przypiję. Wypadła mi kostka! Tu mamy dwie piątki. 2, 3, 4, 5. Mógłbym rzucić szóstkę, jedynkę. Nie ma czwórki. A to nie, to rzucamy tymi. Tu to rzucanie jest pojebane! Kurwa! Tragedia! Tu mam dwie pary, tu dwie, to ten rzucam. Zawsze musi podbić. Podał partię. Fortunne zagranie. Brawo, wygrany! Specjalną nagrodę w menu dodatki. Szczęście czasem uśmiecha się do ciebie, ale to za mało. Czekaj, F5. Dobra, może. Wiedz, że powierzam. Idziemy na maksa z nim. Najlepiej, żeby wczytywał save'a. Czego oskubać? 1, 2. Dwie dwójeczki mam. Tu mam dwie pary i tu dwie dwójki. Nie, co ja robię? Tylko jedynką. O, ma tylko jedną parę. No. Aj! Przegrałem! No nie, are you fucking kidding me? Cóż, o. Trójka. To jest dwójeczka, to musimy zaszaleć. Na maksa, a co? On ma znowu Streeta, no nie! Ja mam gówno. O, fulla mam! Oh yeah, like a boss. Gramy w kości, kolego. Gramy na maksiora. No.
Nie, dwie takie same. Raz. Trzy! Mam trzy takie same, trójeczka. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. No, kolego. No, nie patrzę, co on ma, bo mi się nie chce. Wygrałem. Szczęście czasem. Jeszcze za mało. Mało ci, mnichu? Dawaj, gramy dalej, aż cię skubię do zera. Do zera. Już mam 900 golda. Jeden, dwa, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy, pięć. Dwie jedynki, dwie dwójki. Nie, musimy próbować. Jedynka, trójka, fuck! Przegrałem. Cóż. Czyżby trójeczka? Trójka. O ma, dwie pary. Przegrał. 21. Szczęście. Jedrze. Dawaj, dawaj, ja tu jeszcze musimy. Chcę twój amulet. Ktoś mówi, że muszę z nim odpowiednią ilość razy wygrać. Znaczy skubać go, dwie pary mam. Wymieniamy to. On ma. Też ma dwie pary, ale słabsze. Przegrał. Dobrze, 912, ciągle do przodu. Szczęście czas. Jeszcze za mało. Nie będziesz miał na browar, michu. Dawaj amulet. To nie jest to samo. Szóstka, jedynka, dwie jedynki mam. Ojej. A słabiutko. On ma fula ma. Może lepiej spasować. Dobra, pięć. No, jest jedynka. Aha, też mi full wskoczył, ale słabszy, o fuck. O kurde. Cóż. Co to było? 3, 4, 5, 4. A, tylko czwóreczki. Nie. O ma, 1, 2. Dwie szóstki. A czemu czwórka mi wymieni... Ale wygrałem, dobrze. Nie wiem, co ma miałem, ale... Szczęście. Jedrze. 919, gdzie ciągle rośnie kasa, dobrze. Pyk, teraz muszę ugrać, teraz nie ma bata. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nie przerzucam nic. Wygrałem. Szczęście czasem uśmiecha się do ciebie. Co bogowie mnie nie naznaczyli? No koleżko, dawaj jeszcze, to jedziemy dalej. Ja mam kasę, także lejtowo. 4, 3, 4. Dwie czwórki, piątka, szóstka, trójka. Albo mogę rzucać jedną i próbować... co ma? 1, 2. Dwie czwórki ma, tak samo jak ja. Przerzucam 3. I dupa. Remis, o. Jeszcze raz. O, tu mam dwie trójeczki. I tu fula mam. I tu takiego srogiego. Koleżko, deal, deal. Kasa, kasa, na ladę. Szczęście czasem. No dalej nic. Jaki ty jesteś nudny, ósma. Godzina ósma. Dwie jedynki mam tylko. Teraz chyba przegram.
Ech. Przegrana. Trudno. Cóż. O. Nie, no nie, jest. Bywaj, tylko grajmy w kośćmy i tu. Ja mało postawiłem, ale kij. Dwie jedynki, dwie trójki. Przerzuć. Nie, nie, co on ma? Gówno ma parę. O! Nic. A. Jak przegram jeszcze raz, teraz znowu, to muszę wczytać grę. Dwie piątki, dwie jedynki, dwie pary. Przerzuć tą. O, ma trójkę. Uuu. Przegrałem. Dobra, trzeba będzie wczytać. Trzeba sobie radzić jakoś. No, działaj. Jest w końcu. Że po... I 1, 2, 3, 5 i 6. Przerzucę wszystkie. A ma dwie pary. Mam jedną. Dwie. Wiecie co? Pieprzę to. To nie ma sensu. Najmniejszego. Cóż. Spier... I co by? To nie wiem, z kim muszę grać w kości. Tu już narąbane ostro. No ja myślę. Się o ciebie martwiłem. Musimy pogadać, Jaskier. Geralt, stałeś się bohaterem Flotsa. Napij się, Loredo stawia. Jeden chyba nie zaszkodzi. Wasze zdrowie. Oraz wszystkich pięknych dam. Muszę znaleźć Triss, widziałeś ją? Triss? Uuu, faza. A właśnie, Triss. Zupełnie zapomniałem. Poszła do Shili, do wynajętej przez nią izby. Chciała zobaczyć ten megaskop, czy jak to się zwie. Jeszcze raz, zdrowie pięknych pań! Piękne panie będą musiały poczekać, jesteśmy potrzebne. Chodź. Szczęśliwie zdobyłem klucz do gniazdka Shili. Nie pytaj jak, tajemnica zawodowa. Co za żyd. Uuu, to będzie... Będzie problem. Szkoda, że tu nie ma opcji, że się zataczasz jak w GTA. To by było niezłe. Tu? O, w dupę. Nie wygląda to dobrze. Sprawdź mi ślady. Może się czegoś dowiemy. Ktoś leży zabity. Ma skręcony kark. To nie jego krew. Triss weszła, skręciła kark strażnikowi, potem się zraniła? Nie. Bez wątpienia jest to Cairn, to samo stworzenie, o którym mówiłem do doniesienia sprzed lat.
Dokładnie też wizji lokalnej. Potem większość nie sądziłem, prawdopodobnie nie ma... Wiedźmin? Really? Zbadaj. Niezły burdel. Nie patyczkowali się. Super. Nie rozumiem. Ktoś tu jeszcze by... Jaskier, patrz. Co to? Ulala. To świetlik. Ktoś mógł podglądać. Po drugiej stronie jest Zamtus. Może burdel mama widziała, co się tu stało. Chodźmy wczaić. A mi nigdy nie otworzy drzwi, nie? Co za kutas? Co za ziomuś? Cześć. Witaj, Jaskier. Macie szczęście. Dzisiaj dajemy darmo. Ale za dwóch naraz będziecie musieli dopłacić. Terae, to Wiedźmin Geralt. Chcemy tylko porozmawiać. W czasie ostatniej godziny kto był w tej izbie? Mów. Ja i Garvena. Garvena, czyli... Bajzel mama. Co chcecie wiedzieć? Triss Merigold, rudowłosa czarodziejka, była w izbie obok. Co się z nią stało? Nie podglądałyśmy. Ja nic nie wiem. Boję się. Niepotrzebnie. Bądź tak dobra i opowiedz mi wszystko. Przecież patrzyłaś przez otwór w ścianie, prawda? Garvena była jakaś taka niespokojna przez to święto. Kazała dziewczynom dawać darmowe numerki. A mnie wzięła do pokoju i... Kochałyśmy się. Gdy już byłam... Prawie... Wtedy usłyszałyśmy rozmowę i Garvena zaczęła podglądać. Cedric? Czarodziejka i Cedric. Cedric? Jesteś pewna? Tak. Wtedy zaczęłyśmy się przepychać z Garveną, ale w końcu dała mi popatrzeć. Triss powiedziała, że sprawdzi, z kim ostatnio rozmawiała Królowa Lodu. Podeszła do lustra i coś wyszeptała. Błysnęło i przed lustrem pojawił się taki straszny mężczyzna. Jak wyglądał? Jak jaszczur. Głodny, stary jaszczur. No nie wiem. Triss co? Bardzo się zdziwiła, a jaszczur wyrzucił z siebie... Strasznie zbladłaś, Merigold. Coś nie tak? Jaszczur uśmiechnął się jadowicie, a Triss powiedziała... Co chodzi? Co to za sprzęcior? Strasznie zbladłaś, Merigold. Coś nie tak? Witaj, Detmold. Zastanawiałam się, z kim ostatnio rozmawiała Sheila. Szpiegujecie się nawzajem. Nie wiedziałem. To o czym porozmawiamy? Ścigam królobójcę. Może coś słyszałeś? Uła, aż mnie ciarki przeszły. Kimkolwiek jest, już go nie ma. Inaczej zaśpiewasz, jak dobierze się do twojego władcy. Marigold, no właśnie. Marigold, zacznij myśleć, jak przystało na przedstawicielkę magicznej profesji. Przynosisz wstyd wszystkim czarodziejom. Foltest nie żyje. To między innymi twoja wina. Twoja i, jak mówią plotki, twojego wiedźmińskiego kochanka. Chyba w to nie wierzysz. Nieważne, w co ja wierzę. Ważne, co ludzie mówią. W Temer jesteś skończona. Twój wiedźmin też. Chyba, że złapiecie sprawcę. Co zamierza Henselt? Ciekawe. O co mnie prosisz, Merigold? Ciesz się, że w ogóle z tobą rozmawiam. Muszę Skubane. Wiedzieć, co się dzieje. Pomóż mi, Detmold. Potrafię się odwdzięczyć. Nic mi nie możesz powiedzieć, bo nic nie wiesz. A twoich dzięków nie chcę. Nie jesteś w moim typie. Słyszałeś, że Filippa wyjechała z Redanii? Perswazja udana. Słyszałem. Wiesz, gdzie jest? Wiem. Ale najpierw odpowiesz na moje pytanie. Niech ci będzie. Jedno twoje pytanie w zamian za informację o Filippie. Może czego to? Chce Sheila? Czego zażądała w zamian za swój cudowny lek? Stanowiska doradcy królewskiego oraz aktu własności trzech zakładów alchemicznych, dających rocznie jakieś 500 grzywien zysku. Skubana. Gdyby to ode mnie zależało, kazałbym ją poszczuć psami. Twoja kolej, Merigold. Filippa jest w Vergen. To małe miasteczko na granicy Edirn i Kedwen. Wiem doskonale, gdzie to jest. Tam właśnie zebrały się resztki wojsk Edirn pod dowództwem jakiejś dziewki, co to ponoć smoka ubiła.
Co to za dziewczyna? Przewodzi zbieraninie chłopów, biednej szlachty i nieludzi. Nawet książę Stenis, syn Demavenda, musi się z nią liczyć. Ale ciekawe. Henselt przejedzie się po tej hołocie, batogami ich rozgoni. A Filippa, co tam robi? Za mało wiesz, Detmold, żeby opłacało mi się mówić, bywaj. I to wszystko. Więcej nic nie widziałam, ani nie słyszałam. Dobra pamięć. Co się stało z Triss i Cedriciem? Nie wiem, co było potem, bo Garvena mnie odepchnęła i sama patrzyła. Ale słyszałam trzask, krzyk i odgłosy walki. Garvena zasłoniła otwór obrazkiem, była cała blada. Kazała mi milczeć. Siedziałyśmy przez chwilę i gdy wszystko ucichło, wyszłyśmy. Garvena poszła do swojej izby i potem jej nie widziałam. Ale zauważyłam Cedrica. Szedł uliczką w stronę lasu. Zataczał się. Zaczekaj na mnie, Jaskier. Idę po Cedrica. A Garvena? Racja. Sprawdźmy to. Krew Cedrica. Wskaże mi drogę. Odszukaj Cedrica. To gdzie ta Garvena jest? Użyj eliksiru kot. Super, mam taki eliksir w ogóle jeszcze na stanie? O, mam aż 6. Dobrze. Czekaj, gdzie jest burdel mama? A wiem gdzie. Tam na dole w tym jest chyba burdel. Ba, w tym, w barze. Tak, dobrze myślę? Gdzieś tu? Nie, nie tu. Nie, 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 nie tu, tu. Wiesz, jak to jest na Wiedźmina i Strzygę? Nie wiem, powiedz. O kurde. O w dupę. Spóźniliśmy się. Ale dlaczego? Nie wiem. Idę po Cedrica. List pożegnalny? Widzę już, że nie ma dla mnie ratunku. Niebawem usłyszę tupot podkutych butów na schodach, a później pięści w pancernych rękawicach z łomocą w moje drzwi. Wyznaję, że doniosłem Iorwetowi, ale imienia pośredniczki nie zdradzę. Bernard Loredo to obleśny knur i miałem nadzieję, że ktoś zaraźnie go jak świniaka. Wyznaję, że życzyłam śmierci wszystkim tym obieżnym typom, którzy odwiedzały burdel, by nasycić swoje chucie, a potem wracały do domu tu z żony i żupać piwo. Nienawidziłem tego miejsca, cieszę się, że je opuszczam, choć nie jest tak, jak chciałam. Wy, którzy czytacie nic, wiecie, że nie dbamy o ideały Skojatel, po prostu chciałem waszej śmierci. Garvena. Więc to tak. Dokładnie, no. Co wieku, technika, technika, technika. Tu. Nie tu. Gdzie jest wyjście z tego? Zgubiłem się? Nie, tu. Tu. Szybki save. Szybki save. Medytacja. Eliksir. God. Enter. Gulu 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 gulu. Tak jest. Dobra, tu jest krew. Tu jest krew. No, otwórz drzwi. Dawaj, dawaj. Trochę lipa nie mam. Jak to skrabopająka nie mam żadnego trofeum. Lipa, lipa, lipa! Z Kierana nic nie mogę zrobić. Uważaj na siebie. Uważam. Co ja tu mam w ogóle? Zobaczmy. Jakieś mutageny rzadki, magiczny. Trofea z Endragi jakieś mam lipne. Skóra, patrzcie tutaj, pospolity, pospolity, wszędzie pisze, pospolity. Alchemia, pospolity, pospolity.
Samopospolite. Magiczne.